atak na Pearl Harbor. 7 grudnia 1941 roku o godzinie 7:40 rano komandor porucznik lotnictwa Mitsuo Fushida wypowiedział hasło do przygotowania się do ataku. Tenkai. O 7:49 pada kolejne hasło. To już hasło do ataku. To. W ten sposób Japonia zaatakowała największą bazę amerykańskiej floty Pacyfiku, czyli bazę Pearl Harbor. Stany Zjednoczone zostały wciągnięte do II wojny światowej. O 7:53 zabrzmiały te najsłynniejsze słowa Tora, 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 które oznaczały, że Japończycy osiągnęli pełne zaskoczenie. Ale na początku warto wiedzieć, dlaczego Japonia postanowiła zaatakować wielokrotnie silniejsze państwo, jakim były Stany Zjednoczone. Japonia cierpiała na brak surowców, chciała też prowadzić dalsze podboje w Azji Wschodniej, w Azji Południowej i uważała, że tutaj na drodze stoi im Ameryka. Nie mieli zamiaru atakować jako sojusznicy Włoch i Niemiec ZSRR, postanowili zdobywać więcej w Azji i tutaj uważano, że to właśnie Stany Zjednoczone mogą być przeszkodą. Te wszystkie ograniczenia, jakie wprowadzały Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o sprzedaż towarów w Japonii, na możliwości zdobywania kolejnych terenów, gdzie te surowce mogliby pozyskać, to wszystko spowodowało, że część dowództwa japońskiego stwierdziło, że to właśnie Ameryka jest największym problemem i to właśnie z Ameryką należy walczyć. Oczywiście, japońscy dowódcy zdawali sobie sprawę, że ich państwo nie jest w stanie wygrać długotrwałych zmagań ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego celem było jak najszybsze zniszczenie floty Pacyfiku, przekonanie Amerykanów w ten sposób, że nie opłaca się dalej walczyć i zawarcie pokoju, zanim, można powiedzieć, ten olbrzym się obudzi. I zostawić Japonii Azję, żeby Japonia mogła robić tam, co chce. Oczywiście celem też było jak najszybsze zniszczenie lotniskowców amerykańskich, ale można powiedzieć, był to element tego planu. Robimy jak największe zniszczenia i jakoś się dogadujemy. Oczywiście uważano, że to Amerykanie będą chcieli się dogadać. Atak został przeprowadzony bez wypowiedzenia wojny. Miał być całkowitym zaskoczeniem. I tak też się stało. Przygotowania do ataku trwały kilka miesięcy. Wzorem do opracowania planu był najprawdopodobniej brytyjski atak na bazę w Tarenti, bazę włoskiej marynarki. Użyto w niej samolotów torpedowych, które startując z lotniskowców uzyskały bardzo dobre wyniki. Dlatego admirał Yamamoto postanowił wykonać atak na bazę amerykańską na wyspie Oahu na Hawajach, czyli na Pearl Harbor, w taki sam, w podobny sposób. Kilka miesięcy japońscy lotnicy ćwiczyli ataki nie tylko na okręty, ale też na cele lądowe. Ponieważ atak miał nie tylko zniszczyć amerykańską flotę, ale też jej lotnictwo i port, ogólnie bazę marynarki. Gdy Japończycy byli już gotowi, postanowiono zaatakować i jako dzień ataku wybrano niedzielę. Uważano, że to właśnie na niedzielę większość tych statków, które w ciągu tygodnia pływa, wraca do portu i że ta reakcja z powodu niedzieli będzie opóźniona. Oczywiście informacje o tym, że może dojść do ataku, że może dojść do wojny, do Amerykanów docierały już od jakiegoś czasu. Ale nie uważano, że ten atak będzie tak nagły i z tak dużego zaskoczenia. Wręcz można powiedzieć, żeby wystraszyć Japończyków, żeby nie chcieli oni zaatakować, Amerykanie coraz mocniej naciskali na Japonię. Dlatego 25 listopada wystosowano do Japonii ultimatum zawierające szereg żądań, ale to nie zniechęciło Japończyków, tylko wręcz przeciwnie. Wręcz utwierdziło Japończyków w celowości ataku. Kolejnego dnia, czyli 26 listopada, flota dowodzona przez admirała Yamamoto wyruszyła z Wysp Kurylskich. Więc decyzja musiała zapaść już troszkę wcześniej, zanim to ultimatum zostało wystosowane. Siły japońskie liczyły 6 lotniskowców, 2 pancerniki, 2 ciężkie krążowniki, 1 lekki krążownik, 9 niszczycieli, łodzie podwodne i 8 zbiornikowców. Czyli gigantyczna siła. Oczywiście głównym elementem atakującym miały być lotniskowce, a raczej można powiedzieć
znajdujące się na nich samoloty. Oczywiście, żeby nie zostać wykrytym, cała ta grupa posuwała się, zachowując ciszę radiową. Płynięto w północnych regionach, tam gdzie ten ruch morski był niewielki. Wręcz można powiedzieć, posunięto się do zastosowania lepszego jakościowo paliwa, żeby dym wydobywający się z kominów nie był tak intensywny, żeby nie można było dostrzec całej tej floty. 1 grudnia do grupy dotarła wiadomość wspiąść się na górę Nitaka, czyli takie ostateczne potwierdzenie, że ma dojść do ataku. Tutaj należy się zatrzymać i zaznaczyć, że niektórzy uważają, że Amerykanie wiedzieli o tym ataku. Tutaj ma na to wskazywać to, że dwa lotniskowce, które na co dzień stacjonowały w bazie w Pearl Harbor, troszkę przed atakiem wyszły z tych portów. W rzeczywistości one wykonywały zaplanowane wcześniej przerzuty samolotów na inne wyspy, a te informacje, że Amerykanie o tym wiedzieli, najprawdopodobniej są błędne. Chociaż należy zaznaczyć, że dzień przed atakiem odszyfrowano depeszę, w której, japońską depeszę, w której właśnie mówiono, że do ataku ma dojść kolejnego dnia. Nie wiedziano, gdzie ma dojść do ataku i czy to jest prawdziwa informacja. Wręcz uważano, że Japonia się nie odważy. Ale Japonia się odważyła i 7 grudnia okręty japońskie były już blisko Hawajów. Samoloty wystartowały do ataku po godzinie 6. Miały do celu 350-370 km. Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu, Zuikaru i Shokaru wystartowała pierwsza fala samolotów. Pierwsza z dwóch fal. Poza bombowcami nurkującymi i samolotami torpedowymi leciały też myśliwce, które miały osłaniać część uderzeniową. W amerykańskiej bazie jednak nie było lotniskowców. Tak jak wspomniałem, 28 listopada USS Enterprise wypłynął z portu, żeby dostarczyć samoloty na wyspę Wake, a 5 grudnia USS Lexington wyruszył, żeby dostarczyć samoloty na wyspę Midway. O wyspach Midway kiedyś też będzie. Ale w bazie i tak były duże ilości amerykańskiego sprzętu. 9 pancerników, 2 ciężkie krążowniki, 4 lekkie krążowniki, 29 niszczycieli, 5 łodzi podwodnych i 23 okręty pomocnicze. Uderzenie było olbrzymim zaskoczeniem. Chociaż tu też trzeba pamiętać, że w nocy amerykański niszczyciel USS Ward otworzył ogień i zatopił miniaturowy okręt, który chciał wpłynąć do portu niepostrzeżenie. Ale na brzegu uważano, że dowódca niszczyciela, jako że ma swój pierwszy rejs, będąc dowódcą, pomylił się i w rzeczywistości zaatakował wieloryba. Pierwsza fala uderzyła w port i okręty znajdujące się w porcie. Druga fala, która nadleciała nad Hawaje, uderzyła na okręty oraz na amerykańskie lotniska. W wyniku ataku zatopione zostało 5 pancerników, 3 zostały uszkodzone, ale lekko. Zniszczone zostały też 2 niszczyciele i uszkodzeniu uległo wiele mniejszych jednostek. Uszkodzeniu uległo też 188 amerykańskich samolotów, a 155 z nich dodatkowo zostało uszkodzonych. Zginęło 2345 żołnierzy i 68 cywili. Do tego ponad 1200 rannych żołnierzy i 35 rannych cywili. Oczywiście miały być w rzeczywistości 3 fale. Pierwsza fala atakujemy okręty, druga fala atakujemy okręty i lotniska i samoloty, trzecia fala miała zająć się gigantycznymi zbiornikami z olejem napędowym oraz infrastrukturą lotniska. Ale jeden z dowodzących flotą japońską stwierdził, że już to wystarczy, że dotychczasowe sukcesy są wystarczające, należy się już wycofać. I był to oczywiście bardzo duży błąd, ponieważ ta trzecia fala nie zniszczyła dosyć, że tych zbiorników z olejem napędowym, ani też infrastruktury, co oczywiście pozwoliło stronie amerykańskiej bardzo szybko odbudować swój potencjał i po prostu używać tej bazy w normalny sposób. Straty japońskie wyniosły 29 samolotów, 5 miniaturowych łodzi podwodnych i 65 ludzi, więc straty nieporównywalnie mniejsze niż straty strony
amerykańskiej. Było to duże zaskoczenie i olbrzymie zwycięstwo. Ale chociaż Amerykanie byli w szoku, to wcale nie mieli zamiaru paktować. Nie mieli zamiaru w jakikolwiek sposób się wycofywać. Zwiększyli za to w sposób jeszcze większy, już i tak mocno rozkręcające się zbrojenia, przyłączyli się oficjalnie do wojny i gdy 11 grudnia sojusznicy Japonii, Niemcy i Włosi wypowiedzieli im wojnę, to tego samego dnia Kongres Stanów Zjednoczonych ogłosił stan wojny z tymi państwami. Obudzono i przyłączono do działania największą ówczesną potęgę gospodarczą i surowcową, o czym należy pamiętać. Wracając do samego ataku, nie zniszczono żadnego lotniskowca. Oba wypłynęły. Infrastruktura portu również nie została zniszczona. Tak samo jak zapasy paliwa. Zniszczono część floty, ale ta flota mogła nadal działać. To był olbrzymi błąd, jeśli chodzi o dowódcę japońskiego. Największe straty odnotowano wśród pancerników, z których jednak dwa z tych zatopionych wyciągnięto i przywrócono do służby. Tylko że te największe straty wśród pancerników, jak się okazało, nie były aż tak ważne, ponieważ jak pokazały dalsze zmagania na Pacyfiku, pancerniki, które do tej pory uważane były za okręty najważniejsze, jak się okazało, stały się okrętami już, można powiedzieć, przestarzałymi. To lotniskowce stały się okrętami najważniejszymi. To, co oferowały lotniskowce, czyli uderzenia za pomocą znajdujących się na ich pokładach samolotów w cele odległe nawet o kilkaset kilometrów, to wszystko powodowało, że te pancerniki, uważane przez długi czas za coś bardzo ważnego, i Amerykanie, i przecież Japończycy, przygotując się do zmagań, budowali najnowsze, największe pancerniki, jak się okazało, pancerniki, które już nie były aż tak ważne. Dlatego ta strata wśród tych pancerników ze strony amerykańskiej nie była aż tak ważna. Kolejną rzeczą było to, że jednak ten olbrzym, który miał paktować, który miał się poddać i dać spokój Japonii, która mogłaby robić w Azji to, co tylko by chciała, nie chciał paktować, tylko się zdenerwował. Ponieważ aż do bitwy pod Midway, która miała miejsce od 4 do 7 czerwca 1942 roku, strona amerykańska była w defensywie. Dopiero bitwa pod Midway spowodowała, że Amerykanie odzyskali, a raczej uzyskali inicjatywę i ta inicjatywa już pozostała w rękach Amerykanów. Bardzo szybka rozbudowa floty, potencjału i przy takiej olbrzymiej gospodarce i możliwościach bardzo szybko ta Japonia została wręcz przytłoczona. Wojna, która nie mogła być wygrana przez Japonię, oczywiście przez nią nie została wygrana. To, że liczono na słabość Amerykanów, że jednak będą chcieli się dogadać, okazało się czymś złudnym. Myślę, że nawet gdyby całkowicie zniszczono tą flotę Pacyfiku, to i tak by to nie pomogło Japonii. Możliwości, jakie posiadały Stany Zjednoczone, były zbyt duże. I te straty, które dla innego państwa byłyby czymś ciężkim do odrobienia, w rzeczywistości bardzo szybko zostały nadrobione z nawiązką i bardzo szybko Stany Zjednoczone stały się największą potęgą, jeśli chodzi o flotę w ówczesnym świecie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.